Po 100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu budynków modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o luksusowej architekturze mieszkaniowej II Rzeczypospolitej. Dom do maszyna, do mieszkania, że człowiek może tam zjeść, przespać się, umyć. Ale przecież architektura musi wyrażać jakieś idee, prawda? Jakaś rzeźba może być, jakaś polichromia, jakaś delikatna dekoracja. Dlaczego tylko to gołe, puste pudełko? Luksus w architekturze mieszkaniowej to jest standard materiałów, to jest mądre wyposażenie techniczne. To rzeczywiście pojawiało się w tych mieszkaniówkach międzywojnia. Architektura jednorodzinna, luksusowa dotyczyła nie tylko finansjery czy bogatych przedstawicieli społeczeństwa, ale przede wszystkim architektów, którzy mieli możliwość zdobycia pieniędzy i zainwestowania ich we własny dom. Dom na Katowickiej to jest jeden z takich pomników architektury modernizmu polskiego. Podobnie jak willa Brukalskich na Żoliborzu. To są takie dwa domy architektów, zaprojektowane przez architektów, czołowych architektów z grupy Presence. Żurawskiemu udało się wydobyć esencję tego, co było najbardziej przekonywujące i porywające w wizji Le Corbusiera i zastosować to w taki bardzo lokalny i odpowiedni do kontekstu sposób. I udało mu się zastąpić te szalone urbanistyczne pomysły jakimś zdrowym rozsądkiem. Dzisiaj zbliżamy się do tego poziomu luksusu, który gdzieś pod koniec lat 30. w Polsce był i widział, i mieliśmy tego przykłady również w architekturze. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wysiłek władz i obywateli skupiał się przede wszystkim na budowie struktur państwa. Budownictwo mieszkaniowe prowadzone było w ograniczonym zakresie. Dominował styl tradycyjny, z nawiązaniami do polskiego dworu. Inwestycje mieszkaniowe zahamował też kryzys. Po 1934 roku nastąpił mieszkaniowy boom budowlany. Dotyczyło to zarówno tańszych budynków, jak i luksusowych, zrealizowanych w duchu modernizmu lat 30. XX wieku. Rozwój inwestycji mieszkaniowych przyspieszyło uchwalenie przez władze aktów prawnych przewidujących korzystne rozwiązania podatkowe i kredytowe dla inwestorów. Odradzała się elita biznesowa Polski, która inwestowała w nieruchomości luksusowe na wynajem o zgodnej z duchem czasów modernistycznej formie i funkcji. Zmieniał się styl życia, zmieniały się potrzeby przyszłych mieszkańców. Architektura luksusowa w Polsce, ta o funkcji mieszkaniowej, dotyczyła przede wszystkim najważniejszych, najbardziej takich progresywnych miejsc w Polsce, czyli związanych nie tylko z władzą, ale również i z kapitałem. Stąd też przede wszystkim Warszawa, ale również inne główne miasta, które świadczyły właśnie o dużej sile gospodarczej czy finansowej. Oprócz Warszawy będzie to Kraków, Lwów, również Gdynia, no ale przede wszystkim Katowice. Mówiąc o architekturze luksusowej, chyba wypada mieć na myśli architektów, no szczególnie jednak warszawskich, bo warto tu wymienić Bogdana Pnieskiego, Romualda Guta, Juliusza Żurawskiego, Juliana Korngolda. Przy mieszkaniówce wielorodzinnej dodałbym tutaj zdecydowanie Gelbarda i Sigalina. Na pograniczu był Lachert i Szanajca. To są te podstawowe, takie czołowe nazwiska, które wyznaczają jak gdyby ten luksus w architekturze. No nie da się ukryć, że oni należeli do jakiejś klasy społecznej, która konsumowała ich produkt, czyli luksusową architekturę, i oni wywodząc się z tych warstw mogli dobrze zrozumieć swoich klientów. Pojęciem luksusu wiąże się odbiorca. Oczywiście okres międzywojnia, te 20 lat, to było powstawanie elit, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. I to byli wtedy powstająca grupa młodych przedsiębiorców,
adwokatów, lekarzy, inżynierów, bo jednak Polska wtedy, to jest nieprawdopodobne, ale te 20 lat to była dynamika niezwykłej budowy. W ramach świetnie rozwijającej się architektury międzywojennej w Polsce to był jedyny przypadek, kiedy architektura była równorzędna w ogóle europejskiej. Poważną częścią tej architektury była architektura mieszkaniowa. Nasuwa się pytanie, co to znaczy architektura luksusowa. To na pewno był standard materiałów, do tego detale zarówno związane z rzeźbą, jak i z malarstwem. Niewątpliwie adres był i jest wyznacznikiem luksusu. Przed wojną tego typu budynki powstawały właśnie przy Alei na Skarpie, na ulicy Nullo, Frascati. To były te najlepsze adresy warszawskie. Większe miasta miały swoje wyspy luksusu. Kamienice powstawały w atrakcyjnych lokalizacjach śródmiejskich, na Powiślu, Mokotowie bądź w okolicach parków. Wille na ówczesnych obrzeżach miasta, Saskiej Kępie i Żoliborzu. W Katowicach, między innymi przy ulicach PCK, Skłodowskiej oraz Żwirki i Wigury, przy której wzniesiono modernistyczny drapacz chmur. Wydaje mi się, że Katowice częściowo budują swoją tożsamość na modernizmie. Ze względu na charakter miasta, które było kiedyś miastem niemieckim, to architektura mieszkaniowa starała się być bardzo neutralna i nie chciała lansować żadnych idei narodowych. Architektura mieszkaniowa luksusowa na Górnym Śląsku posiada taki specyficzny wyróżnik, czyli lodzie, ogrody zimowe, które właśnie chciały rekompensować brak tej możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Było tutaj dużo zakładów przemysłowych, które zanieczyszczały niestety powietrze. Architektura luksusowa tutaj związana jest także z wykorzystaniem konstrukcji stalowych. Także to są chyba takie dwa podstawowe wyróżniki. Ogrody zimowe i konstrukcja stalowa, czyli to bardzo zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Architektura mieszkaniowa o tym standardzie luksusowym przede wszystkim może być podzielona zgodnie z podziałem takim tradycyjnym, czyli na architekturę jednorodzinną lub architekturę wielorodzinną. Może być rozpatrywana zgodnie z zasadami triady witruwiańskiej na bazie funkcji, formy i konstrukcji. I właściwie każda z tych cech właściwie odnosi się swoimi elementami do tego luksusu. Jeśli chodzi o funkcje, to dosyć rozległe mieszkania, które będą miały spełniać postulaty wygodnego życia. Będzie ono znakomicie doświetlone i znakomicie usytuowane w stosunku do stron świata. Będzie gwarantowało przewietrzanie mieszkania. Co jeszcze się z tym wiąże? No wiąże się przede wszystkim strefa wyjściowa, która będzie dosyć rozległa i reprezentacyjna. Architektura luksusowa raczej była awangardową architekturą i starała się przynajmniej realizować właśnie te postulaty o racjonalnych, prostych uformowaniach. To może również być realizowana w oparciu o klasyczne formy. Jeśli chodzi o to, co świadczy o standardzie, to na pewno pokrycie tych budynków piaskowcem, jako takim kamieniem kojarzonym z Warszawą. Też bogactwo faktur piaskowca. Tu miejscami to jest piaskowiec młotkowany, miejscami gładki, miejscami ryflowany. To nadaje taki charakter zdecydowanie prestiżowy. Sądzę, że detale wykończeń typu duże, mosiężne poręcze, pochwyty, masywne drzwi, szyby o dużych rozpiętościach, które wówczas były dużo droższe niż dziś. To są rzeczy, które świadczą o tym luksusie. Poza tym ogród. Kolosalne znaczenie ma ogród. Ogród był integralną częścią tego prestiżu i tej luksusowej willi. Wśród znanych realizacji luksusowych willi, zarówno w Warszawie, jak i w innych polskich miastach, znajduje się dużo domów własnych architektów. Realizacje te są przykładami różnych nurtów polskiego modernizmu. Wille były pierwszymi przykładami nowych idei.
niektóre weszły do historii modernizmu jako przykłady realizacji. Mówiąc o tej willi Brukalskich, która do takich należy, mówiłem o Utrechcie, który był idealnym przykładem przeniesienia malarstwa neoplastycyzmu na architekturę. Taki ikoniczny dom Brukalskich, nie bez wpływów pewnie, ale to są te pozytywne wpływy domu Rietvelda. Oni zresztą po wycieczce do Holandii, nasyceni tą współczesną architekturą europejską, tworzyli ten swój dom. Ale on jest lepszy niż dom Rietvelda. Dla mnie cechą luksusu jest zaprojektowanie domu dla bardzo konkretnej osoby. Dzisiaj czasami jest to pomijane. Dom rodzinny Guta to jest rok 1928. To była architektura bliższa skandynawskiej. Można to było nazwać pięknym domem, w sensie przyjaźni tej przestrzeni dla odbiorcy. Chociaż to była zwykła, szara, ulubiona ta gutowska cegła. Jedną z cech luksusu w mieszkaniówce jest dostosowanie samego układu w sposób przyjazny dla mieszkańca. I taki był dom Guta. Mamy jeszcze arcydzieła polskiego modernizmu typu budynki przy Katowickiej, autorstwa Schoenaitzela Hertha, które znalazły się jako jedyne w albumach powojennych funkcjonalizmu międzywojennego. Willa Hertha, czysty Corbusier. Te długie, poziome okna, płaski dach, schody okrętowe, stoi na słupach. W domu La Hertha widać inspirację zasadami architektury modernistycznej Le Corbusiera. Jest podparty na słupach. Ma płaski dach. Wstęgowe okna. I wolną fasadę. Dom La Hertha na ulicy Katowickiej, w zasadzie zespół domów, bo to są trzy budynki, powstał na początku lat 20. To był przykład, o którym sam La Hertha mówił, że doszło do połączenia w jednej osobie autora i klienta projektu. La Hertha i Schoenaitza. To pierwsza w zasadzie generacja architektów wykształconych na świeżo otwartym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w niepodległej już Polsce. Kończyli studia i musieli zdobyć klientów. Nie było to łatwe, zwłaszcza jeśli chciało się projektować awangardowo. Inspirowali się oczywiście tym, co widzieli na zachodzie. Również materiały. Bogdan La Hertha słynął z tego, że od początku bardzo eksperymentalnie podchodził do materiałów, wykorzystywał nowe technologie. Słońce, przestrzeń, zieleń. Tutaj też widać, że wchodzi ogród prawie że bezpośrednio do wnętrza. Wszystkie idee karty ateńskiej, którą razem z innymi architektami awangardowymi współtworzyli La Hertha i Schoenaitza. To był dom mieszkalny, w którym jednak było sporo takich nowinek, na przykład płaski taras, na którym można było zażywać kąpieli słonecznych. Ten dom wyprzedzał swój czas. Tutaj w tym wnętrzu też mamy takie elementy. Kuchnia była ulokowana, jest na najniższym poziomie. Prowadziła z dołu windę, którą, żeby było wygodnie, nie trzeba było biegać po schodach. Transportowano posiłki. To jest taki jeden wielki, w zasadzie otwarty pokój. Pomieszczenia na wyższym piętrze tworzą mostek kapitański. Co jeszcze w tym domu było pod takiego nowatorskiego? Ta kolorystyka wnętrza powstawała pod wpływem teorii unistycznej Strzemińskiego. To miała być taka kompozycja w ruchu, to miało żyć. To były podstawowe kolory bauhausowskie, czyli był biały, szary, czarny, czerwony i niebieski.
Było bardzo to tak rygorystycznie tutaj zastosowane na początku. Dzisiaj tego nie widzimy, bo zostało w toku życia tutaj zaburzone. Budynki bardzo awangardowe zachwycają, ale kiedy przyjdzie w nich żyć, wykorzystywać je w praktyce, to już różnie bywa, ujawniają swoje także i wady. A były też dzieła zupełnie indywidualne, które mieszczą się w pojęciu modernizmu, ale nie mieszczą się w żadnej grupie, powiedzmy sobie, architektury modernistycznej. Willa własna Pniewskiego. Była to przebudowana loża masońska z XVIII wieku. Tam było wypieszczenie każdego detalu. Tak się złożyło, że sam robiłem dyplom u Bohdana Pniewskiego. Pniewski był też nawet w sposobie bycia i noszenia się, był luksusowy. Jesteśmy w domu własnym Bohdana Pniewskiego. O tym domu mówiono, że jest to dom księcia architektury. Trzeba powiedzieć, że jest to dom niezwykły. W sumie jest to kilka kondygnacji wpisane znakomicie w skarb. Prawie nie ma otworów, na górze tylko taka pod dachem linia i najpiękniejsze wejście, kilka schodków. Ten surowy przełom kamienia, piaskowca, któregoś z piaskowców i to polskich. Pniewski był wielkim zwolennikiem używania miejscowych kamieni. Na tej surowej elewacji, surowego tego łamanego kamienia i napis po łacinie mniej więcej się sprowadza do takiego tekstu, że pnący w dawnej masońskiej świątyni tutaj przebudował i zamieszkał. Czyli podkreślił tą historię tego miejsca. We wnętrzach te resztki, które ocalały tej pięknej przestrzeni, które łączą w sobie ten szalony pomysł biblioteki wyłożonej misami z całej Polski. Nie tylko huculskich talerzy ilustrujących kulturę polską, nawet tą ludową. Kilka kominków, każdy inny. Tutaj za sobą też mamy jeden z tych zaledwie tych kominków. W pracowni, taki jak w zamkach, gigantyczny. Są posadzki różnego typu. Także cały język, ten, który stanowił o wartości jego architektury, tutaj został użyty. Spośród budynków przedwojennych, modernistycznych, warszawskich, najbardziej bliskie mi są budynki Bohdana Pniewskiego i Lucjana Korngolda. Jeśli chodzi o budynki Korngolda, no to mamy dwa takie wybitne w moim przekonaniu. To jest budynek przy ulicy Słonecznej, obecna ambasada Luksemburga. I drugi budynek inny w charakterze, mianowicie bardziej korbuzjerowski, taki w stylu willi Poissy, willi Savoie. Domy własne warszawskich architektów to w znaczącej mierze realizacje awangardowe. Bardziej umiarkowane odmiany modernizmu reprezentują realizacje willi własnych architektów w innych polskich miastach. W Lublinie powstaje dom architekta Tadeusza Witkowskiego, autora wielu lubelskich realizacji. W Toruniu Kazimierza Ulatowskiego, naczelnika Wydziału Budowlanego tego miasta. W Katowicach Tadeusza Michejdy. Willa własna Tadeusza Michejdy w Katowicach jest rzeczywiście dosyć takim nietypowym przykładem architektury o ponadnormatywnym charakterze. Ona powstała dosyć wcześnie, bo była zakończona w 1930 roku. Można mieć też wątpliwości, czy ona jest rzeczywiście takim typowym obiektem modernistycznym. Ona jest na styku dwóch epok. Epoki klasycznej, kiedy frontowa elewacja jest dosyć taka jeszcze zachowawcza, symetryczna, z elementami ekspresjonizmu, ale również z bardzo ciekawymi przykładami plastyki figuratywnej. Ale od drugiej strony ona już jest asymetryczna i zupełnie modernistyczna właściwie. Eksponuje horyzontalne układy tarasów. Luksusowe wille modernistyczne projektowali czołowi architekci również w innych miastach międzywojennej Polski. Między innymi we Lwowie Artur Stahl, w Krakowie Adolf Szyszko-Bochusz, w Gdyni Zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak, w Łodzi Jerzy Berliner,
drugiej połowie lat 30. po wprowadzeniu ulg podatkowych dla inwestorów, poza rozwojem budownictwa jednorodzinnego, nastąpił wzrost inwestycji w budynki wielorodzinne o wysokim standardzie. Powstawało wiele modernistycznych kamienic na wynajem. W projektach uwzględniano specjalne pomieszczenia dla służby i konsjerżów. Jeśli chodzi o analizę tej drugiej grupy architektury luksusowej, czyli domów wielorodzinnych, w 1935 roku Juliusz Żuraski buduje dom dla doktora Wedla. Jest to budynek wzniesiony w ramach regularnej siatki ulic, ale również stosuje on charakterystyczne elementy architektury modernistycznej. Ma otwarte przejścia w parterach, ale co najważniejsze, ozdobiony jest wspaniałej jakości rzeźbami. Ikoną luksusowych kamienic był jednak Żurawskiego budynek w Alei Przyjaciół. Należy dodać tutaj to wyposażenie techniczne. Są domofony, są też windy do mieszkań. Różne udogodnienia, sypy na śmieci i spalanie śmieci. Dzisiaj mówimy o problemach czystości powietrza, a wtedy były lokalne spalarnie śmieci. Luksus, luksus. Takim wykrzyknikiem Żurawskiego to jest tak zwany szklany dom. Jak na tamte czasy, luksusem jest jeden z pierwszych dużych podziemnych garaży. Również uwolniony parter. To są wszystko układy szkieletowe. Żurawski stosuje szkielet stalowy na przykład. Także to są bardzo współczesne i znakomite inżyniersko rozwiązania. Mało tego, nie tylko luksusowa technicznie, swoista współczesna dekoracja. Jej jest dużo więcej niż w zachodniej architekturze modernistycznej. Jest coś takiego jak polskie spojrzenie kulturowe. Potrzebujemy ozdoby. Stoimy na tarasie szklanego domu wybitnego dzieła Juliusza Żurawskiego, który jest niesamowitym budynkiem. Również dlatego, że Żurawski tutaj zastosował w 5 zasad architektury modernistycznej sformułowanych przez Le Corbusiera, ale swoisty dla kontekstu sposób. Jest to budynek, który stoi w pierzei ulicy i nie tak jak chciał, wyobrażał sobie Le Corbusier, jako swobodna bryła w zieleni. W tym sensie Żurawski ma w sobie to coś, co uważam za wybitną cechę międzywojennych polskich architektów, czyli jakieś takie ulokalnienie tej międzynarodowej architektury, którą później modernizm zalał świat, i niejednokrotnie zastąpienie szalonych pomysłów czymś bardziej zdroworozsądkowym, dopasowanym do kontekstu. Ten budynek przepełniony jest marynistycznymi nawiązaniami, do których należą spiralne schodki, dobór kolorów, białe elementy, dlatego że moderniści, w tym również Le Corbusier, fascynowali się nowoczesnymi urządzeniami, nowoczesnymi maszynami, statkami, samochodami, fabrykami, i z tych źródeł czerpali formalne inspiracje dla swojej architektury. Także i to widać również tutaj, poziome barierki, detale w postaci bulajów i dużo krzywizn. Budynek ten powstawał dla określonej grupy społecznej, inteligencji pracowników umysłowych. W czasach kształtowania państwa polskiego, II Rzeczpospolitej, kładziono szczególny nacisk na to, żeby ludzie budujący to państwo, klasa urzędnicza, miała odpowiedni status. Zakładał on przede wszystkim w tym wypadku przestronne, duże mieszkania, nasycone światłem, z nieznanymi wcześniej urządzeniami higienicznymi. Były to luksusy niedostępne dla przeciętnego zjadacza chleba. Juliusz Żurawski miał tyle szczęścia, że wiele z budynków, które zaprojektował w Warszawie, szczęśliwie przetrwało okupację i powstanie.
I należy do nich przede wszystkim słynny budynek w Alei Przyjaciół, który podobnie jak Szklany Dom ma również ten charakterystyczny żagiel dachowy kształtujący jego sylwetę. Reprezentacyjny charakter stref wejściowych w luksusowych kamienicach przedwojennych podkreślano poprzez stosowanie kamiennych dekoracji. Drzwi wejściowe często ozdabiano kutymi kratami. Częścią zawodu architekta było prowadzenie dialogu z rzemieślnikami i wiele elementów architektonicznych, takich jak kraty, drzwi, okna, powstawało w niewielkich warsztatach. Dla mnie najbardziej charakterystycznym i ulubionym motywem są te terakotowe kafelki, gorseciki, których nadal nie można kupić i zastosować. Kamienice z międzywojnia w poszczególnych miastach mają swoją specyfikę. Charakterystycznym elementem luksusowych kamienic krakowskich z tego okresu były indywidualne dekoracje budynków, godła z grafito czy rzeźby wykonane ze sztucznego kamienia i szlachetnego tynku. Przykładem luksusowej kamienicy krakowskiej zasługującym na uwagę jest dom przy ulicy Serenofenna 6 z reprezentacyjnym holem i klatką schodową. Architekci zadbali tu o każdy detal. We Lwowie w drugiej połowie lat 30. budowano przeważnie luksusowe kamienice 3- i 4-kondygnacyjne o zaokrąglonych narożnikach i oknach. Zwracały uwagę reprezentacyjne klatki z detalami w stylu art deco, vestybulami obłożonymi marmurem i fornirowanymi drzwiami. W Gdyni znaczna część Śródmieścia wypełniona jest modernistycznymi kamienicami z międzywojnia. Na uwagę zasługują kamienice zaprojektowane przez Zbigniewa Kupca i Tadeusza Kossaka. Ważne miejsce zajmują kamienice z lat 30. wśród modernistycznego dziedzictwa w Katowicach. Inwestorami budynków luksusowych w Katowicach byli przede wszystkim majętni ludzie. Kamienica Dawida i Łucji Felix, którą zaprojektował Filip Brenner, ukończona została w 1937 roku. Są to największe mieszkania apartamentowe w Katowicach, osiągające 220 metrów kwadratowych. Także jest to jeden z najbardziej okazałych domów dochodowych o charakterze luksusowym w Katowicach. Innymi są równie ciekawe, jak na przykład Wojciecha Żytomirskiego. Sporo dziedzictwa luksusowej zabudowy mieszkaniowej międzywojnia ocalało z pożogi wojennej. Ze względu na wysoki standard tych budynków i atrakcyjne lokalizacje były niejednokrotnie zamieszkiwane przez niemieckich okupantów, a potem przez przedstawicieli powojennego establishmentu. W czasie wojny wielu czołowych architektów, projektantów luksusowych kamienic z lat 30. zginęło. Liczni architekci po wojnie wyemigrowali. Niektórzy z nich, jak na przykład Lucjan Korngold, zrobili za granicą kariery. Wyjechał z Polski i dalsza twórczość jego to jest między innymi São Paulo. Tam powstały też dość znane jego obiekty. W każdym razie w Warszawie zostały jego ślady tej luksusowej architektury mieszkaniowej. Największym zagrożeniem dla modernistycznego dziedzictwa mieszkaniowego są niewłaściwe modernizacje i ingerencje w otoczenie. Skrajne są przypadki zburzenia najbardziej wartościowych obiektów. Takim przykładem jest tak zwana willa Schillerów z 1930 roku, Lacherta i Szanajcy. Nagle tego obiektu nie ma. To jest skrajny przykład, ale nie jedyny. Niestety sporo tych obiektów, jeśli nie jest zupełnie zniszczonych, to przynajmniej zaniedbanych. W Katowicach ta świadomość architektury modernistycznej jest bardzo duża, ale nie zawsze ta polityka ochrony tych obiektów jest właściwa. Często wiele oryginalnych detali znika pod termomodernizacją. Wiele było też negatywnych przykładów wymiany stolarki, gdzie na przykład te ćwierćkoliste lub półkoliste narożniki były zastępowane po prostu taką łamaną stolarką, ale dzisiaj już jednak konserwator dba o to, żeby przywrócić im ten oryginalny i pierwotny charakter.
Na pewno kilka obiektów z tego okresu, Wilepniewskiego czy Korngolda, są absolutnym, jakby niepodważalnym dziedzictwem właściwie warszawskiej czy architektury, które absolutnie przejdą do historii. W początku lat 90. liczne pracownie warszawskie zaczynały swoje projekty rozwijać w stylu, który właściwie jest bezpośrednim nawiązaniem do międzywojennego. I to był ten punkt wyjścia w Nowej Polsce do nowego podejścia do urbanistyki i architektury. Czy to jest Korngold, czy to jest Żurawski, to jest najwyższa klasa architektury europejskiej. W międzywojnie to był rzeczywiście równy europejskiemu poziomowi, zresztą doceniany. W nauczaniu architektury międzywojennym, ale również wcześniej, kładziono większy nacisk na odpowiedzialność projektanta niż na jego rolę w poszukiwaniu własnego ego, w odróżnianiu się od innych. Dlatego w większości kamienic z lat 30. nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto był na pierwszy rzut oka ich autorem. Są one dosyć do siebie podobne. Pomimo, że te budynki były jednoczone jakimś językiem estetyki, to w detalach różniły się diametralnie. W modernizmie nie ma jednego wzorca, jednego strzuchulca, bo można podłączyć wszystko. Gdzie łączy się zdobycze funkcjonalizmu, złagodzony dom to maszyna do mieszkania, ekonomii i pewnych tendencji lat 30. do zastosowania pewnej dekoracji, ozdoby, zmiękczenia. Bóg jest w detalu, jak mówił Mies van der Rohe.